Po rozpoczęciu fazy deweloperskiej produkcji Minecrafta, update'ów było wciąż więcej i więcej. Mało tego, Notch zajmował się nie tylko tym. Równolegle, wraz z wersjami singleplayerowymi, tworzył także survivalowego multiplayera. Forma sekretnych piątkowych aktualizacji przyjęła się bardzo dobrze i to właśnie te update'y były największymi, jakie w tamtym czasie się pojawiały, dodając coraz to więcej elementów znanych nam z dzisiejszej wersji gry. Ja jestem Ranger i zapraszam Was na kolejny odcinek historii Minecrafta. Kontynuujemy naszą przygodę ze starymi wersjami Minecrafta, zaczynając od alfy 1.0.5, która pojawiła się 13 lipca 2010 roku. W tamtej wersji pojawiły się kolejne nowości związane ze Snowmoldem. Śnieżki, które otrzymywaliśmy po zebraniu śniegu leżącego na ziemi, a także bloki śniegu, które można było stworzyć za pomocą ustawiania 9 śnieżek w crafting table. Jeżeli chodzi o ten update, to by było na tyle, oprócz tego naprawiono także kilka błędów. Kolejna wersja 1.0.5.01 pojawiła się już następnego dnia. Od tej pory do zebrania śnieżek potrzebowaliśmy łopaty, a same śnieżki stakowały się do 8. Woda powstała zaś po rozbiciu lodu z powrotem po jakimś czasie w niego zamarzała. W tej wersji dodano także dźwięk rzucania śnieżki. Kolejna wersja, tym razem z 6 na końcu, pojawiła się 2 dni później, 16 lipca. Był to także już 5 sekretny piątkowy update. W tej wersji pojawiły się łódki, oczywiście tworzone tak samo jak w tej chwili. Ich mechanika jednak była trochę inna, rozbijały się one za każdym razem, kiedy zderzyły się z lądem, były też nieco trudne do sterowania. Kolejną nowością w tej wersji były kaktusy. Co ciekawe, wtedy po dodaniu ich były one pełnym blokiem i mało tego, zadawały one 7 punktów obrażeń podczas zbierania, czyli zbierając kaktusa traciliśmy 3,5 serduszka naszego życia. Oprócz tego kaktus zadawał nam 1 punkt obrażeń tylko podczas stania nad nim, a nie tak jak teraz przy każdym kontakcie. Kolejną nie do końca nowością, bowiem ten element już wcześniej był w Minecrafcie, są duże drzewa, które powróciły do gry, jednak tym razem nie w takiej liczby, w jakiej było to obecne w Minecrafcie InfDev. Kolejne zmiany były już zdecydowanie mniejsze. Itemy, które trzymaliśmy w ręce, były widoczne podczas widoku F5, zwierzęta spawnowały się tylko na trawie, śnieżki stakowały się do 16, rzucone śnieżki nie znikały, potrzebowaliśmy 4, a nie 9 śnieżek do bloku śniegu oraz ostatnią zmianą było to, że liście nie znikały. Już następnego dnia została wydana wersja poprawkowa, można powiedzieć, bowiem była to wciąż 1.0.6, z tym, że podkreśnik 01. W tej wersji liście znów znikały oraz pojawiły się zmiany w mechanice łódek. Rozbijały się one tylko wtedy, gdy miały jakąś określoną prędkość lub większą. Żeby łatwo można było zobaczyć, czy ta prędkość już została osiągnięta, czy nie, tylko powyżej tej prędkości pojawiał się efekt cząsteczek wody. Ostatnią zmianą z łódkami i ostatnią w tym update'cie było to, że łódki lepiej skręcały. Po kolejnych 2 dniach pojawiła się kolejna wersja, która jedyne co zrobiła, to naprawiła bug z trzęsieniem się naszej postaci. Wydaje mi się, że jest to bug, który mogliście zauważyć 2 odcinki temu, ale tego nie jestem pewny. Już następnego dnia wyszedł kolejny update 1.0.8. Wciąż nie był on bardzo duży, jednak tym razem jakiekolwiek nowości zostały dodane. W grze pojawił się nowy mob, krowa, który oczywiście po swojej śmierci wyrzucał z skóry jeden z nowych itemów. W grze pojawiło się także mleko, jednak w żaden sposób na razie nie dało się go uzyskać. Ostatnim elementem tej aktualizacji był zmieniony crafting skórzanej zbroi, co logiczne po dodaniu skóry, służyła ona do stworzenia tego przedmiotu zamiast klofa, czyli materiału. Po wersji 1.0.9 nie mogłem znaleźć śladu, jednak to, co pojawiło się na blogu Notcha, to wersja 1.0.10, w której został przeprowadzony pierwszy test multiplayera online. Jest to bardzo ważny dzień, 21 lipca 2010 roku, bowiem to dowodzi, że multiplayer był już właściwie gotowy, jeżeli chodzi o taką podstawę. Test ten został przeprowadzony na prywatnym serwerze Mojangu i jak widzicie, możemy na screenie zobaczyć m.in. C418, czyli twórcę muzyki do Minecrafta. Oczywiście w multiplayerze było wciąż bardzo dużo bugów i bardzo dużo niedociągnięć, ale jednak całość zmierzała w bardzo dobrym kierunku.
I ostatni update, zarazem największy w dzisiejszym odcinku, pojawił się po kolejnych dwóch dniach 23 lipca. Była to wersja alfa 1.0.11, także znana jako Secret Friday Update 6. W tej grze pojawił się zupełnie nowy item, trzcina cukrowa, na początku nazwana Reeds, czyli po prostu trzcina. Wraz z pojawieniem się tego itemu pojawił się także papier oraz, co za tym idzie, książki. Jak zapewne starsi gracze Minecrafta pamiętają, w tamtej wersji i w sumie zostało to zmienione nie aż tak dawno temu, książki tworzyliśmy tylko z trzech papierów bez użycia skóry. Wraz z dodaniem książek, bookshelfy stały się możliwe do stworzenia. Kolejnym nowym itemem była glina oraz kolejnym nowym blokiem blok gliny. Oczywiście po przepaleniu gliny otrzymywaliśmy cegły, co spowodowało, że to, że kolejny blok, który już był w Minecrafcie od dawna, cegły, stał się możliwy do stworzenia, otrzymał on także nową teksturę. W tej wersji pojawił się także kolejny nowy mob, slimy. Był on kolejnym wrogim dla gracza mobem i co ciekawe spawnował się także na peacefulu. Występował w czterech różnych rozmiarach, malutkim, małym, dużym oraz ogromnym. Dropem z niego oczywiście były slimebole, które nie miały na razie żadnego zastosowania. Kolejną nowością było to, że mleko mogliśmy uzyskać za pomocą kliknięcia wiadrem na krowę. Kaktus otrzymał także nową teksturę, przestał być już takim oto pełnym blokiem. Oprócz tego nie zadawał on już obrażeń podczas zbierania go. Inną zmianą z kaktusami było to, że można je było od teraz stawiać tylko na piasku. W tej wersji pojawił się także nowy generator terenu, a ostatnią zmianą było to, że śnieg niszczył się od razu podczas zbierania go łopatą. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to by było na tyle. Jeśli ten film Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę, a także zasubskrybować mojego kanału, jeśli jeszcze nie jesteś widzem, żeby po prostu nie przegapić następnych odcinków w historii Minecrafta, a także innych ciekawych filmów, które się tutaj pojawiają. Jeżeli zaś jesteś już widzem, ale chcesz mieć pewność, że nie przegapisz żadnego mojego materiału, kliknij w dzwoneczek, który znajduje się obok przycisku subskrybuj i zaznacz opcję, by otrzymywać wszystkie powiadomienia. Spowoduje to, że będziesz otrzymywał powiadomienie za każdym razem, gdy wyślę jakiś film, będziesz otrzymywał je na telefonie oraz na pulpicie. I na teraz to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie, zobaczymy się już niedługo. Cześć!